Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie, ja jestem Graba, przed wami kolejny gameplay. Jak widzicie, jesteśmy w samolocie, ale moi drodzy, ten samolot raczej za długo się w powietrzu nie utrzyma, ponieważ ta gra to Project Castaway, czyli generalnie survival na bezludnych wyspach. Także zakładam, że za niedługo ten samolot spadnie, jak widzicie, my w ogóle siedzimy, jakiś dyktafon mamy firmy Sany, więc nieźle. No i przypuszczam, że zaraz właśnie będziemy spadać w dół. Ten survival wyglądał dość ciekawie, dość ładnie, także no takie giereczki zawsze chętnie sprawdzam. On dosłownie za kilka dni będzie miał swoją premierę, czy właściwie premierę Early Accessu na Steamie. Link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Ja jeszcze tylko przypomnę, że moi drodzy, każde łapki w górę, komentarze i subskrypcje są na wagę złota. Oj, widzicie, już spadamy, ponieważ próbujemy dobić 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale, także wasza pomoc będzie tutaj bezcenna, za wszystko oczywiście dziękuję. No i moi drodzy, jesteśmy już na głęboką wodę rzucenie, także wypływamy z tego wraku. Trochę dziwnie to wyglądało, mam nadzieję, że to poprawią, bo lecieliśmy, jedną ręką pilotowaliśmy ten samolot i potem nagle on się zdupił, nie wiadomo czemu, nie wiadomo po co. Mamy tu przyjaciela rekina, moi drodzy. Nawet dwa, o kurde, ale one chyba na razie są friendly. Czy to są takie tutorialowe rekiny? Halo? Siema, o. Dobra, zobacz, przecież ja jestem zaklinaczem rekinów, kurde, łatwiutko. Fajnie, jakby cały czas były takie friendly. W ogóle nie sprawdziłem, czy coś z tego samolotu można zabrać, ale nie wyglądało, jakby można było najwyżej tu po... kurde, nieźle to wygląda. No dobra. Czy na górze mamy taki tutorial, musimy dopłynąć do najbliższego brzegu. Także sprawdźmy. Powiem szczerze, ta wersja pewnie będzie wymagała jeszcze troszeczkę pracy, bo zanim włączyłem nagrywanie, to ona strasznie długo się wczytywała. Teoretycznie mamy tutaj język polski, on będzie zaimplementowany w grze, w tej chwili chyba tylko menu główne jest po polsku. Jezus, ile to jest rekinów w ogóle. Chyba, że to też się teleportowało, ten już taki bardziej chyba przyjacielski jest, ale dobra, na razie rekiny są najedzone. To jest najbliższy brzeg? Tak, to jest w ogóle jakaś antena. Czy to będzie jakiś taki lost? Taki klimat losta może być, kurde, nie? Dobra, ale najpierw musimy tutaj dopłynąć do brzegu i zobaczymy, jak ten nasz survival będzie wyglądał. Kilka już gier tego typu było, także zobaczymy, czy ta będzie się wyróżniała czymś specjalnym, czy też nie. O, tu jest auto w ogóle, co jest? Co tu robi wrak samochodu? Oj, mamy Project Castaway, moi drodzy, okej. Czyli zaczynamy, ale tu byli nasi. O kurde, mamy beczkę. Dobra, czy ja mogę ją wyrzucić pod G, dobra. Muszę zebrać small sticky, dobra, mam tutaj jakieś akurat na brzegu. Tylko co tu się dzieje? To są, kurde, normalnie jakieś zabudowania, może tutaj to nie były bezludne wyspy czy coś. Tam jest jakaś skrzynia. Może zobaczymy, czy to jest kamień? Tak, ja go mogę zniszczyć, dobra, o. Dobra, mamy stone shardy i teraz B, żeby craftować. Okej, czy taki właściwie standardowy system, książeczka, w której przeglądamy różne rzeczy. Stone axe, dobra, jest zrobiony. Mamy plecaczek. Gdzie jest plecak? Tutaj. Okej, okay, dobra. A, czyli to w taki sposób wygląda. Dobra, kojarzy mi się z tą naszą polską produkcją, z Green Hellem. Tam też był taki plecak. Spoko. To nie jest... Dobra, myślałem, że to jest jakaś skrzynia. To jest normalnie, kurde, jakaś szafka. Dobra, musimy ściąć drzewo palmowe. Dobra, let's go. O, na górze widzicie, jest takie kółeczko, które pokazuje, jak duża jest wytrzymałość tych rzeczy, które aktywujemy. Dobra. Czy tu jest gdzieś kokos? Jest kokos, dobra, to sobie rzućmy tu na razie. Jest kokosik. Tab, żeby w ekwipunku go zjeść, czyli tutaj pewnie jest kokos, przytrzymujemy E. Dobra, kokos jest zjedzony, na dole po lewej mamy całe wskaźniki, dobra. I teraz musimy palmowe łóżko zrobić, żeby zapisać grę. Tu jest jakaś, wow, jaka skała w ogóle. Okej, okay, tam jest... Oho, to jest jakaś taka wieża tylko widokowa, dobra. Całkiem ładnie ta gierka wygląda, znaczy ona ma taki swój specyficzny styl w sumie, ale nie przeszkadza. Jeżeli gameplay będzie dobry, to taka grafika jak najbardziej jest w porządku, dobra. Zróbmy te łóżko palmowe, trochę tutaj te kategorie są tak dziwnie porobione, tak mi się wydaje. Shelter and bed, dobra. Czyli potrzebujemy, zróbmy sobie gdzieś tutaj może przy trawce. Niech będzie tu. Potrzebujemy 6 liści. I te liście mamy tutaj już. 3, dobra. Raz, dwa. O, chyba miałem ich więcej, bo wydawało mi się, że 3 tylko były.
i zetnijmy sobie. Może tą palmę na wszelki wypadek zetnijmy. Wiecie, chyba kilkanaście osób rocznie ginie od uderzenia kokosem w głowę, kurde. To nie są przelewki, moi drodzy. Więc trzeba tutaj o BHP dbać, ale mam nadzieję, że ten kokos mi na łeb nie spadnie. No idziemy trochę na pewniaczka, ale zobaczymy. Dobra. A zebrałem kokosa, widzicie, gadałem o tych kokosach. Zamiast zebrać liście palmowe, to ja się tutaj zakokosiłem. Dobra, mamy liście palmowe. Są wrzucone. Czy ja mogę się tu przespać? Save. Dobra, zapiszemy sobie na pierwszym slocie. Okej, okay, get up, nie musimy spać na razie. No i kurde, wygląda na to, że to chyba wszystko, jeżeli chodzi o tutorial, bo nic tu nowego nie wyskakuje. Dobra. U, co tam jest? A, to jest dymek, czyli tam jest ten mój chyba... ten mój samolot. Widzimy, że są tutaj jakieś jeszcze inne wyspy na horyzoncie, także pewnie będzie trzeba tutaj robić jakieś tratwy i rzeczywiście gdzieś po tych wysepkach podróżować. Tutaj zwiększa nam energię i sanity, okej. Okay. Better than nothing. To jest takie schronienie. O, moglibyśmy to w sumie tutaj sobie zrobić pewnie, nie? O tak, żeby nam to przysłoniło. Dobra, ustawię sobie, żeby to było. Czy tutaj znowu są te liście palmowe i jakieś duże patyki? Dobra, to sobie na razie zostawię. Jakieś ognisko pewnie by się przydało, co? Bo to jest standardzik. Czy ja chcę takie z kamieniami? Chyba tak. Chyba zrobimy od razu takie kamieniste, co? Myślę, że to ma większy sens, bo tutaj pewnie będziemy mogli gotować czy coś, więc niech będzie. Tutaj mamy od razu kamień, więc możemy dodać. Small sticky i kamienie. Zróbmy to. Mam wrażenie, że gra ma takie małe statery ogólnie. Czy to jest ten patyk? To jest small stick, a tam chyba jakieś większe były potrzebne, nie? Nie, tu są small sticky, a tu są potrzebne large sticky, dobra. Wydaje mi się, że musimy te kłody tutaj poogarniać i z tego będą jakieś badyle. No tak zazwyczaj jest w tych grach, co? No możemy się tu poczuć normalnie large sticky, dobra. Możemy się poczuć normalnie jak Tom Hanks. Dobra, cztery, jeszcze dwa. To z tego sobie weźmiemy dwa. A resztę może przerobimy na te małe, bo przypuszczam, że też pewnie się da to zrobić, nie? No. Dobra, są. A ciekawe, czy te małe jeszcze możemy jakoś rozbić? O, chyba się zmęczyłem. Tych chyba nie możemy, dobra, bo się nie pojawia żaden pasek na górze. Więc przypuszczam, że to jest wszystko, dobra. To sobie możemy wrzucić. To sobie możemy wrzucić, czyli teraz kamyki, słuchajcie. Weźmy sobie te bale, żeby one były z przodu, żebym o nich nie zapomniał. O, jak ładnie ułożyłem, mamy aż od razu ścianę, no nieźle. Dobra, jeszcze jedna uwaga. No dobra, tu już źle rzuciłem, ale przynajmniej ładnie. Źle, ale ładnie. Uuu, tam jest jakiś gekon, kurde, waran. O kurde, co... Ty! Czy to syknął na mnie pająk? No kurwa, co jest, naprawdę? To syczy pająk, to co jest? Masz za swoje... Wolf Spider, co jest? Jakiś wilczy pająk, kurde, co to za gatunek? Widzowie, proszę mi powiedzieć w komentarzach. I czy pająki mogą syczeć? Ja pierdzielę, przecież to aż ciary są, Syczący pająk, no dramat, dramat. Tego chyba nie mogę zniszczyć, chyba że jakimś kilofem może. Tutaj do tych kamieni nie znajdę za bardzo, co? O, znalazłem kamień. I drugi. O kurde, jak się przestraszyłem, Jesus! No masakra, te syczące pająki są dramatyczne. Co jest? God damn it. Proszę na mnie nie syczeć. Nie wiem, ile tych kamieni mi było potrzeba. Chyba tyle wystarczy. O, tam już dwa zebrałem wcześniej. O, uwaga. Dobra, jeszcze jeden. No oczywiście. Zawsze jeden off. O, tu jest kamień. O, tu jest kupa. Tu są beczki.
To jest jakiś duży kamień, są te kraby. Muszelek nie możemy zbierać? Dziwne. Stara sofa. A tym to chyba trzeba czym innym zniszczyć. Patyczki sobie zbierzmy, bo to się pewnie zawsze przyda. To są jakieś klofy, więc to też zbierzmy. Metalową blachę przynajmniej rzucimy tutaj, żeby była bardziej na widoku. No trzeba będzie tam zobaczyć, co to jest. Czy to jest tylko jakiś punkt widokowy? Ktoś tu musiał żyć, nie? O, mamy jakiegoś pancernika. Może go zbierzmy, przyda się mięso, co? Wybacz mi, bo to nie jest chyba żółw, nie? Bo za szybko się porusza. Byle tylko do mamusi nie biegł. Dobra. A to jednak był żółw! Ej, no żółwie chyba tak szybko nie biegają, kurde, chociaż nie wiem. Wow, ale tu mamy ten. Ale tu mamy dużo rzeczy z niego. Okej, ale kości nie możemy zebrać. Chyba. Może coś z nimi da się zrobić. Dobra, zobaczymy. Może będziemy mogli zupę gotować na tym, na tej skorupie. Nieźle. Dobra, połóżmy ją. Nie mam tego kamienia, nie zebrałem. Nie zebrałem oczywiście. A pewnie to mięsko... O, dobra, jest kamień. Zaraz zobaczymy, czy to mięsko będziemy mogli tutaj usmalić. Dobra, jest. Czyli... Pokaż mi mięso. O, dobra. Fajnie, ja lubię, jak tak można sobie właśnie kłaść te rzeczy. O kurde. Very delicious cooked. Dobra. Start fire. A, trzeba F naciskać, a czyli szorujemy. O kurde, to trochę trzeba się na ten. No nieźle, okej. Dobra, mięsko się piecze. Super. Czy ja mogę coś z tą skorupą zrobić? Nie, nie mogę jej tu postawić. Ale to ma sens, żeby była zupa, nie? Zupa, skorupa. Okej. Czekam, aż mięsko się zrobi. Ohoho! No piękne, dobra. Proszę bardzo, jest upieczone, cyk. I zjedzone. No, rośnie i rośnie. O! Coś tu chyba za gorąco mi było. Dobra, ogarnijmy te liście palmy jeszcze. Czy ja to mogę też... A, to bananowiec. To bananowca może zostawmy. Tutaj jakaś taka brzydka... Brzydka palma. Zaraz mi się zniszczy narzędzie, więc będziemy musieli sobie nowe zaraz zrobić. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Zebrane liście. Zebrane liście. Iście zajebiście. Dobra, te kłody sobie od razu przenieśmy. I gdzieś tu był ten kokos. Jest kokos. No to chyba tylko jedna kłoda była. Plup. Dobra, niech będzie. I dawaj jeszcze jedną palmę. No i będziemy mieli schronienie, moi drodzy. A jest dopiero 10 rano. Na górze po prawej jest to napisane. 37 stopni. 10 rano, a my już jesteśmy, kurde, zadomowieni tutaj. No słuchajcie, survival. Survival pełną gębą. Dobra, dawaj z liścia. Cyk, dobra. Te kłody oczywiście przenosimy. Porządek musi być. Zobaczymy potem, czy nie będzie jakiegoś składowiska na te kłody. Dobra. Czy to mięso się psuje? Bo ja nie wiem. Chyba nie. Może w... coś tam było. Amount of time. No nie, dobra. Czyli jest ok. Wrzućmy te mięso. Czy możemy O, kokosa też możemy usmażyć. Nie, ale kokos się nie piecze. A pająk? Pająk też się chyba nie piecze, bo nie ma na nim tego wskaźnika. Orange juice. Właśnie, kurde, moi drodzy, woda, bo według survivalu zawsze powinno się postępować według określonej kolejności. Najpierw chyba... O, to było jakieś tak w dżungli. Najpierw jest chyba woda, czy schronienie. Wydaje mi się, że może być najpierw schronienie, woda i pożywienie. Więc musimy, kurde, zadbać tutaj o odpowiednie rzeczy. No dobra. Tylko jak ja mógłbym tę wodę tutaj ogarnąć? Pod B zobaczmy. Metal barrel. Cook on the grill. Czy tu można gotować? Dobra. A tu są jeszcze jakieś rzeczy. To jakieś do odkrycia są. Energy palm tree. Czy tu mamy jakieś różne jeszcze informacje? Obozowiska, dobra, ja potrzebuję coś, to jest woda może, raft, nie, to jest raft, farming, o, jest farma wiatrowa nawet, jakiś ten, kurde,
A Humble Companion, dobra. Ej, zróbmy to. Czy to będzie nasz Winston, słuchajcie? Zróbmy sobie Winstona naszego. Cyk. Large stick, small stick i metal sheet. Metal sheet gdzieś tutaj leżał, nie? Robimy Winstona, słuchajcie. Cyk. Humble Companion, naprawdę będziemy mieli swój własny wiatrak. Kozak. Kozak, no kto by przypuszczał. I jeszcze mi potrzebny ten stick. Chyba duży, nie? O, jakiś trzeci poziom w mele osiągnęliśmy, czyli tutaj chyba, kurde, są też jakieś takie rozwijania postaci. Dobra, mamy swojego windmilla, ekstra. Dobra, ale to nie rozwiązało nam problemu wody. Tu są bronie, obozowiska. Small stick holder. O, czyli tutaj możemy sobie przechowywać te rzeczy, nie? Super. To są brońki, ale nic nam to nie da. Może... No teoretycznie powinniśmy tutaj sobie gotować tą wodę, nie? Ale może mi się tylko wydaje. Broken down into their basic components. A, czy to możemy rozbierać jakieś rzeczy. Water collector, dobra. To mi będzie potrzebne, to na pewno zróbmy. Bo bez tego będzie kaput. Zdajmy to sobie tutaj. Banana leaf, large sticky i lina. Dobra, jeszcze nie wiem, jak możemy linę zrobić. Najpierw zajmijmy się tym, co możemy zrobić. A co to jest? O, turtle shell, dobra. Czyli widzicie, teraz się przyda. Mówiłem, że to będzie jakaś zupa, no. Mówiłem, że to będzie jakaś zupa. To będzie zupa wodna po prostu, moi drodzy. Ale jest to zupa, która pozwoli nam przetrwać tutaj. Więc to jest najważniejsze. Bierzemy te sticky. Jeszcze jeden. O! Ta siła razy plecy robi robotę. Czy ja tam nie spaliłem? O kurde! Co to jest? Co to jest? Uciekaj! Get out of here! Fuck! Co mnie atakuje, ty? Nie wiem, czy to są jakieś choroby w ogóle, czy coś. Dobra, musimy znaleźć tego pickaxa znowu, czy stone axa. A jak mogę linę zrobić? O kurde. Bo ja nie wiem. Gdzieś na pewno się da. A nie wiem, czy liny nie robimy, kurde, na jakimś spinning wheelu, czy coś. Storage, tools. O kurde, zostaw mnie, do wody, siu. Zaraz jakiś rekin nie przypłynął, czy coś. O, jaki motylek, kurde, niezły. Lina. Nigdzie tutaj nie mam liny. A może tutaj? Nie, ale nie jest, bo to są treasures tylko. Utility spinning wheel. A, into rope, dobra, czyli musimy zrobić to. Zobaczcie, ile tutaj będziemy mieli rzeczy teraz, kurde, nagle. Czyli znowu metal sheet i small sticky. Tu jest chyba metal, dobra, to teraz trochę szkoda, że zmarnowałem tego metala. Ale okej, po kolei, no musimy. Bo zaraz, żebyśmy się nie przycięli. Kurde, jeden stick. Jeden patyk jeszcze, moi drodzy. O, dobra, jest. Tylko, teraz jak ja pozyskam te liście, kurde, bez siekierki, co? Liście yuki. To jest monstera. Yuka to wygląda trochę jak palma, oto to bardziej takie, nie? Ale to banana. God damn it, tylko jak ja mam teraz pozyskać ten, jak ja mam pozyskać tą linę? No bo liści nie pozyskam. A, dobra, stone hammer, może tutaj? To shape and construct new structures. And demolish existing ones. No bo ja nie zrobię tego, wiecie, bez linki, nie? Szpada jakaś, stone shard. O, to jest siatka na te. Chyba, że te liście, wiecie co, może je po prostu znajdę, może je się zbiera, nie? No to by miało sens. O, to są jakieś jagody. O, to kawa, o kurde, nieźle. Dobra, no to musimy przejść kawałek i poszukać tych liści. O, może to te? Nie, ale nie wyglądają. No bo ja potrzebuję tego, żeby zrobić linę.
A tu nigdzie nie ma tej Yuki. Kurde, no i mamy trochę kłopot widzowy, dobra. Sprawdźmy dalej. O, białe grzyby. O kurde, ty, waran atakuje, nie? Waranie, uspokój się. Dobra, chyba odpuścił. A co jeśli tego tu nie znajdę? Tu są jakieś roślinki, może to to będzie. Potato, kurde, mamy ziemniaki tutaj nawet, widzowie. Jeszcze powiedzcie, że cebula tu będzie i już jest git. Tutaj są jakieś jagódki, jest kupa. Gdzie my tu przejdziemy w ogóle? O, jest wejście na górę. Dobra, ale ja bym chciał te liście najpierw. I tak naprawdę nigdzie ich tutaj nie widać. Houston, mamy problem. Dobra, wejdźmy. Może spróbujmy sobie wejść na tą wieżę. Zobaczymy, jaki jest widok z góry. Może to nam rzuci trochę więcej światła. O, jestem głodny, kurde. Mam nadzieję, że tamte mięsko jest. No bo teraz mam taką dziwną sytuację, że nie mam właśnie tych liści. Niewiele mogę zrobić. Mam wrażenie, że trochę się zacinam na tych schodach. Staminy mi tutaj zaczyna brakować. Za szybko biegam, za szybko to wszystko się dzieje, widzowie. Zobaczmy. Samotna skała. 2K. O, jest jakaś skrzynia, dobra. Password lock. Aha, dobra. Jezus Maria, ile tam było tego. O. Mamy radio tower. Czy to jest tutaj? Tak. Manual got. See what needs to be done. Repair the tower. O kurde, ale co, my chcemy to naprawić? A, bo tu chyba nie wejdziemy, nie? W ogóle. Nie no, wejdziemy. O kurde, żebyśmy się stąd nie spierdzielili. Bo będzie kuku. Ale nie, my będziemy tą wieżę naprawiać, naprawdę? Ej, może, kurde, bo to by nam pozwoliło wezwać pomoc, nie? Bo to jest jakaś lampa, czy co? Wieża, dobra, może to jest rzeczywiście... Może to jest rzeczywiście ostateczny cel, żeby uciec stąd, bo ktoś nas odkryje. Nie wiem, to na razie zostawimy, nie chce mi się tego czytać i rozwiązywać. Mamy większe problemy na głowie, bo nie mamy liści. A kurde, i nie mamy nogi teraz, kurde, co ja zrobiłem? Tu się zaraz zabiję. Gdzie ja idę? Gdzie tu jest zejście w ogóle? Gdzie ja poszedłem? O! Dobra. Okej. Okay. It's fine. O nie, jeszcze waran. Waranie, zostaw mnie. Dobra, warany na szczęście nie są takie agresywne. Kurde, ale nie mamy liści. Słuchajcie, no jest problem. O, jest koper. No Yuka to jest taka dość duża. O, lemongrass? Ale z tego nic nie zrobię, nie? Trawa cytrynowa, kurde, to zaraz jakieś drineczki jeszcze będziemy robić. Ale gdzie ja mogę znaleźć Yukę? W ogóle jaka pogoda straszna. Ale mimo tego, że jest tak deszczowo, to jest 36 stopni, zobaczcie. Ale się zmieniła pogoda, wow, w ogóle inny klimat teraz. Ciekawe, czy te ognisko przemaka. Small sticka zbiorę. No kurde, nie mogę... Nie mogę zebrać tych liści. Gdzie one mogą być? Czy to jest możliwe, żeby ich nie było tutaj, ale... O, dobra, jest Yuka. Nie, tylko ja ją muszę... Jak ją mam wydobyć bez narzędzia? To jest znak jakiś. Okej. Okay. Alarm security. No dobra, znalazłem jedną Yukę, ale potrzebuję narzędzia, żeby ją wydobyć. Czy to możliwe, że jakieś inne narzędzie mi pomoże w tym? Kurde, jeszcze ten robak. Może to? Czego trafiam? Chyba nie. To mogę zniszczyć.
Kurde, bo mnie tak atakuje, że ja zaraz zginę. No co jest? Pół życia mi zabrał. Mamy też start building. Okej. O, trochę ten interfejs jest niewygodny, ale możemy tutaj budować te rzeczy, dobra. Tylko jak ja mam to teraz zrobić, słuchajcie? Yuka Leaves. Czy to jest jakiś błąd gry trochę, powiedzcie mi? No bo nie, tego nie mogę. Nie zbiję tego tym. Tą yukę powinno się dać zbierać bez żadnego narzędzia, no bo jak nie mam narzędzia, to nie zrobię liny. Jak nie mam liny, to nie zrobię narzędzia, więc jesteśmy w takiej martwej pętli trochę, nie? Nie, no tego nie zbieram, to w ogóle się nie rusza. Mam kamień, ale kamieniem nic nie zrobię. Spróbujmy go rozbić. Czy teraz z tego coś zrobię? Zobaczmy. No bo nie, tu jest potrzebna lina. To mogę zrobić, tu jest potrzebna lina. Tu nic nie zrobię. A, jeszcze ten shovel był, nie? Do zrobienia. Może to ewentualnie mi pomoże. Spade. No pokaż, czy ja z tym mogę coś zrobić, czy nie? Nie, no nie mogę. Kurde, to powiem wam, że chyba utknęliśmy w martwym punkcie i chyba gra tego nie przewidziała, albo ja jestem too stupid. Spalmy ognisko. Potrzebuję jedzenia, czyli musimy coś upolować jeszcze. Dobra. Czy mam jakieś jedzonko? O, czyli to mięso zgniło. Dobra, mogę zjeść kokosa. Lemongrass. Czyli to mięso rzeczywiście gnije i to tak stosunkowo szybko, ale jest taka temperatura, że się nie dziwię. Się ogrzejemy trochę, no sprawdźmy, jakie mamy opcje. A tak naprawdę nie mamy żadnych, jeżeli nie mamy tej liny, to chyba nic nie zrobimy. To są blueprinty. To coś możemy niszczyć. O, tu możemy w ogóle przygotowywać jedzenie. O, jest pułapka na ptaki. Container. Farming. No tutaj moglibyśmy coś sobie posadzić, nie? Tylko nie wiem też tak naprawdę co, no ale zróbmy to sobie na razie. Z dwóch logów to możemy to zrobić. Tylko co ja tu mogę posadzić? Chyba na razie niewiele. O, to posadziłem. Rzuciłem tutaj to. Trzeba podlać. To na razie chyba nie mam za bardzo jak tego podlać. Spróbujmy jakieś kraby może złapać, co? To powinno być w miarę łatwe, jeżeli są tutaj pod warunkiem. O, dobra, jest kolejny żółw. Trochę musimy żółwia ubić. O, są. O, ledwo co z tym krabem. No dobra, ale je pewnie sobie zjemy. Spróbujmy żółwika, ale... będzie trochę ciężko chyba. O, ten nie jest taki szybki, musi być starszy trochę. I musimy się chyba przespać, nie? Panie żółwiku, proszę poczekać. Pali się. Nie wiem, to robi damage, ale ewidentnie niedużo. God damn it, co z tym żółwiem? O, Jesus. Trochę to zajęło. No dobra, ale się udało.
Tylko co z tymi liśćmi, kurde? Liśćmi, liściami, kurde. Śmieszna odmiana. O, to jest zepsuty jakiś wentylator? No dobra, no skorupkę zostawimy sobie. A tu musimy to mięsisko umieścić. O, to też się piecze, dobra. Ci owoce morza będą, kurde, nieźle. Dobra, co my tu mamy do zjedzenia? To mogę zjeść. To mogę zjeść. I to mogę zjeść. Dobra, no spróbujmy się przekimać, bo na razie chyba i tak nic nie zrobimy. I spróbujemy może o poranku, może lepiej nam pójdzie. 6 godzin, dawaj 8, a co? Możemy się i tak obudzić wcześniej. Ognisko wygasło, widzimy naszego fana, dobra, 6. Może być 6. Zatrzymałem na chwilę nagranie, żeby sprawdzić, jak rzeczywiście pozyskać tę Yukę i według tego, co piszą twórcy na Steamie, to tak naprawdę wystarczy zwykły nóż. A i zobaczcie, on jest tutaj w ogóle w broniach, on nie jest w narzędziach, tylko jest w broniach. Used to chop small plants, dobra, czyli rzeczywiście jest to prawda, czyli małego patyczka potrzebujemy i zaraz powinniśmy sobie poradzić. No, wydawało mi się, że ten nóż będzie też w narzędziach, tak? No bo jakby... To jest aloes. No bo jakby jest to też narzędzie, które służy tutaj do zbierania tych rzeczy. Chociaż no jest to też i broń, no dobra. Może to ja jestem po prostu głupi, okej? Okay? O, i widzę tych yuk teraz więcej. Więc to spoko, dobra. No i zróbmy ten nożyk. Czy ja go mogę sobie przypisać jakoś? On jest pod dwójką? Nie. Pod trójką, dobra. Czyli mamy nożyk, zobaczmy yukę. Dobra, no i teraz mamy te liście. O, całkiem sporo ich. Ciekawe, ile ich trzeba dodać, żeby mieć tą linę. Dobra, jeszcze tu jest yuka. Ej, no teraz jakoś lepiej dostrzegam. Chociaż te liście już na ziemi mogłyby być trochę lepiej widoczne. Ale dobra, zbieramy wszystko. Zbieramy... O kurwa, panie waranie! O nie, jestem ten, zatruty. O kurde, chłop mnie zatruł. To warany są ten? Toksyczne? O, jeszcze ptaka upolowałem. To dzisiaj, kurde, KFC będzie. Aha, tylko ja nie mogę nic z nim zrobić, czyli... Zmarnowałem jego życie na marne. Kurde. No to niedobrze. Dobra, zobaczmy. Aha, dobra, czyli tak... Ej, no to po jednym chyba robimy. O ty kurde, teraz cię załatwiam. Tak jest! O, to szerszeń był, ty. O, to jakiś dziki taki szerszeń. Jezus, jaki dziki szerszeń. Dobra, zróbmy ten. Zróbmy to, co musimy, moi drodzy. Czyli tak, narzędzie. Mamy ten toporek. Dobra, niech on na razie leży. Dodajmy to, czyli tak, potrzebujemy... Muszę powyrzucać sobie część rzeczy. To mogę chyba wyrzucić na razie. Potrzebujemy jedzonka, muszę zjeść. Czy ja coś mam do jedzenia tutaj? Surowe mięso. Ono chyba... Mamy patyki. Te surowe mięso, to jest bananowiec? Tak. Surowe mięso chyba dłużej wytrzymuje niż to upieczone. Są banany, to dobrze. Liście palmowe. Ile ich potrzeba? Chyba 6. Czyli jeszcze jeden bananowiec pójdzie. Tu mamy bananka i mamy bananka. Dobra, zjedzmy je na razie. No, już mi trochę tej wody brakuje. Tu woda powinna teoretycznie schodzić szybciej niż pożywienie chyba, ale widzę, że jest tutaj trochę odwrotnie, no bo tutaj chyba więcej wysiłku potrzeba, żeby zrobić to po prostu, nie? Dobra. I te liście, jeszcze te banany sobie zbierzmy. To sobie też rzućmy na razie tu, żeby było ładnie widoczne. Czy gdzieś tu jeszcze nie było banana jednego?
Nie wiem. Jest Yuka. Dobra, rozwalmy, a to mogę zniszczyć? W ogóle nie mogę. Ciekawe, czy te drzewa odrastają. Ja nigdy nie wiem, jak w takich grach właśnie wygląda mechanika tych drzew. No teoretycznie tutaj one powinny być na tych innych wyspach, które są, ale... Wolałbym, żeby one na przykład odrastały co jakiś czas, nie? Mamy i patyczki. Nie mogę ich dodać. Halo? O, Jesus, bo to large są, dobra, no głupi jestem. Poszło. No water, dobra. Czy musimy poczekać, aż to się uzupełni, nie? Czy to chyba... Tylko jak jest deszcz, więc trochę przegapiliśmy niestety. A to jest podlane z tego, co widzę. Tylko tutaj są 0 na 2 liście, nie rozumiem, o co z tym chodzi. I 0 na 2 robaki. Czy tutaj trzeba też jakieś robaki dawać, żeby to było... Żeby to było jakieś lepsze? Nie wiem. Tu sobie pokraftujmy to. Dobra, mamy linkę. Dajmy jeden patyczek, żeby sobie tutaj zrobić tylko te jedno jedzonko. Chciałbym jeszcze zebrać tą wodę, zanim skończymy ten odcinek. I zaraz zobaczymy, co tu jeszcze mamy, nie? Jakie opcje. Dajmy to jedno mięsko, dajmy to drugie. I dajmy kraba. Lubię te plecaczki, jak one są... O kurde, ile tych lin teraz mam. Lubię, jak one są w taki sposób zrobione. To jakoś tak zawsze... Zawsze dodaję jakieś takiej imersji. Nie mogę tego jakoś dropnąć od razu? Nie mogę. Trzeba tak ręcznie. Położymy te liście. Chyba nic im się tutaj nie stanie, co? Liście i położymy też liny. Te mogą być. O nie, spalone! Jak to? A to jest zgniłe! O kurde, ja pospalałem te rzeczy. No co jest, ja tylko na chwilę... Dobra, zjedzmy to. Kurde, pogniły te rzeczy, ja pierdzielę. Tylko na chwilę się odwróciłem. A mogę banana upiec? Nie mogę. Warto było spróbować. Bardzo mało życia mam, kurde, to nie jest dobre. Te zgniłe mięsa wyrzucę tutaj. Ciekawe, czy te warany nie przyjdą, żeby to zeżreć, nie? Fajnie, jakby można było całe staki przenosić na raz. Tego pająka teoretycznie też mogę zjeść, tylko... Tylko czy powinienem, nie? To chyba tego nie zbiorę. Dobra, a no ja zatruty jestem. Okej, okay, żebym się kurde zaraz nie wyłożył. Extra legroom. To jest w ogóle namiot. Weapon rack, wine rack, o kurde, możemy robić mięso tutaj? Znaczy wino? Mięso możemy przechowywać. A, i to przedłuża jego ten, o kurde, tylko ja chyba zginę, słuchajcie, zaraz. Chyba zaraz zginę, a i tutaj są nasze statystyki. O, dobra, przeżyłem, ale ledwo, kurde. Czy ja mogę coś zrobić, co mnie wyleczy? Pewnie tak, bo tu były jakieś takie medyczne rzeczy. Bandaż. Heals you. Czyli bandaż i palm font piece. Sliced coconut. O, to chroni od ten, od słońca, okej. Bo tu są jeszcze, tu są warzywa, tu jest mięso, czy ja muszę chyba zadbać o wszystkie te rzeczy. Dobra, tylko czym będzie ten palm font? Spróbujmy jakąś tu palmę jeszcze dziabnąć i zobaczymy, czy coś nam z niej wypadnie. Musimy się podleczyć koniecznie. No to jest jakby to, nie? Aha, bo to możemy jeszcze też rozwalać, dobra. Okej. Okay. Czyli mamy to. Mamy przepołowionego kokosa. Potrzebny mi bandaż.
Nie mogę ich więcej robić. Dobra, i spróbujmy tego użyć. Cloth, jest bandaż, apply. O, ile życia zwróciło, dobra, no widzowie, żyjemy, kurde. 16 godzin, żeby to wyrosło. Tu jest ten karaczan szerszeń. No dobra, czyli pewnie trzeba by było... Barrel raft, trzeba by było robić tą tratwę, nie? I próbować nią sobie pływać gdzieś. To jest windmill farming, a to jest scarecrow. O! Scarecrow Wilson, czyli tutaj jest normalnie Wilson, słuchajcie. O kurde, to tego się nie spodziewałem. Pojemnik na pestycydy. Mam jakieś tutaj różne informacje o tych rzeczach, nie? Które odkrywamy. Utility, leather. Pułapka na kraby. No można by było zrobić, nie? O, albo na ptaki zróbmy. Large stick potrzebny. Tu chyba mamy jeszcze jakiegoś. Ej, no całkiem fajnie ta gierka wygląda. Chociaż tak jak mówiłem na początku, ona za bardzo się nie wyróżnia niczym na tle tych innych gierek. Nie wyróżnia się niczym, ale może nie zawsze trzeba, kurde, nie? Pozbierajmy te rzeczy z kraba i sobie zjedzmy jeszcze. Czy mamy już wodę? Czy ja robię ślizg w ogóle? Rozpalmy ogień. Tarcie! Trzeba trzeć! Trzyj to. Dobra. Ej, ale od tej gierki mam też ochotę w Green Hella zagrać, bo też było, kurde, fajne z tym całym systemem właśnie ran, jakiś tam, kurde, ugryzień i tak dalej. I z tym craftem całkiem spoko. Ale początek mamy niezły. Najgorzej tylko, że wody nie mamy. Więc powinniśmy mieć coś, co nam pozwoli ją odsalać. Ale na razie nie widziałem, żeby gdzieś coś takiego było. O, jestem zabandażowany, dobra. To możemy sobie zjeść. Zjeść. I zjeść. Moglibyśmy o wędce jeszcze jakieś pomyśleć, czy coś, bo tak naprawdę... Tu są strzały. Nie wiem, czy ja odblokowuję jeszcze jakieś rzeczy. One się odblokowują tutaj, jak będę... A nie, to kamienny mieliśmy, dobra. Albo jest wooden knife, okej, to tego nie widziałem. Nie zwróciłem uwagi. Granitowy. Możemy budować sobie tą bazę, no mamy lepszy dostęp tutaj do tych rzeczy, nie? Ale granitu chyba nie mamy. To jest axe. Jest też pickaxe. Czyli możemy sobie po prostu wydobywać lepsze rzeczy. I tu widzicie, musimy mieć na przykład crafting na poziomie 6 i farming, żeby mieć jakieś lepsze rzeczy. O, to jest spring w ogóle potrzebny i ten... I liście. Tych blueprintów nie mamy. Utility, no to wiadomo. To jest disassembly, czyli to możemy rozbierać jakieś basic komponenty. Tylko... zróbmy to jeszcze, zobaczymy, bo jestem ciekaw, czy co. Czy ja będę mógł tutaj na przykład przenosić kłody i te kłody będę zmieniał na inne komponenty, czy jak to działa? To jeszcze sprawdzimy. Bo tutaj też nie będzie żadnego multiplayera, ale w sumie nie w każdej grze chyba ten multiplayer być musi, nie? Może fajnie jakby było, ale... Ale to wtedy nie byłoby takiego przetrwania na bezludnej wyspie, nie? Byśmy byli we dwójkę, pewnie jakiś kanibalizm by się pojawił czy coś, także wiecie jak to jest, nie? Znaczy nie wiem czy wiecie, ale no, mam nadzieję, że nie wiecie w sumie. O, i będę miał akurat jedną kłodę, żeby ją spróbować tutaj rozebrać. Dobra. Enter workstation. O! Okej. Tylko co, no, czy ja mogę na przykład dać tutaj to? Nie można go rozebrać. A, bo to już jest ten kawałek. Cloth. Nie można. A na przykład tutaj, no ten młotek. O, młotek możemy rozebrać, nie? No ale zobaczmy, czy ja mogę tą kłodę przynieść i dzięki temu tutaj na tym stanowisku lepiej ją wybałamuszę, czy coś?
Nie. No nie mogę. Czy to jest chyba tylko do takich innych... Do takich innych rzeczy, tak mi się wydaje. Cały czas nie ma tej wody. Nie wiem, czy musimy czekać na ten. A czy ja mogę tutaj ją na przykład zebrać? Chyba nie. Nie, tutaj nie ma. Nie ma tej wody. No zaczyna mi się chcieć pić, nie? Więc jeżeli tutaj nie będzie deszczu, no to może być lipa. Nie widzę tutaj żadnego... Żadnej innej opcji, nie? Tu zbiera deszczówkę. No nic innego chyba nie ma takiego, żeby... Nic takiego nie ma, żeby tutaj lepiej jakby przetrwać z tym, nie? Tu można gotować na grill. No może tutaj by coś było? Do tej wody... No nie wiem, ale metal barrel, metal sheet, no to teoretycznie dalibyśmy radę zrobić. Spróbujmy może jeszcze szybko to postawić. Czyli tu jest metal barrel, tylko te metal sheety gdzieś mi teraz uciekły, ale może da się ją rozwalić i z tego wypadnie, nie? Spróbujmy. Albo weźmy ją na ten stół, może na stole będzie. Można ją rozwalić, chociaż wydaje mi się, że chyba nie. Ale sprawdźmy. Nie. Dawaj, metal sheety. Tylko scrap metal. No to chyba już ich nie mamy tutaj, nie? Nigdzie. Tu jest jeszcze jedna beczka. Tu jest znak. O, dobra! Ha! Łatwiutko. Jednak są. No a rzeczywiście mam nadzieję, że przyjdzie deszcz. O, jest deszcz! Dobra, pada! Czyli powinniśmy mieć teraz tą deszczówkę. Zaraz zobaczymy, jak to działa. No ale musi być też coś na pewno do odsalania tej wody, nie? O jest, proszę bardzo. Super. Pyk. No i small sticky. No to jeszcze tutaj rozwalimy te drzewko. Żeby mieć te small sticky. Zbudujemy to, zobaczymy jakie mamy opcje i... Myślę, że akurat będzie... Dobry czas, żeby ten odcinek zakończyć, moi drodzy. Oczywiście zachęcam do zostawiania łapeczek w górę, bo to od Was zależy, czy seria będzie kontynuowana. Jeżeli będę widział, że tych łapek jest dość sporo, to jest to dla mnie sygnał, że chcecie po prostu więcej danej gry oglądać. Nie to? Dobra. Dobra. Nie mamy sticków, to jeszcze spróbujmy. Spróbujmy to odpalić. Trzeba oczywiście tarcie zrobić, ale grillek pierwsza klasa, kurde ty. No panie. No dobra, ale tu chyba nic nie zrobimy jednak z tego, nie? O! Tutaj możemy, zobaczcie sobie, mieszać ten... Składniki jakieś. Kurde, to może warto by było spróbować jakiegoś tutaj złapać jeszcze. No jest ptak. O, teraz mogę go. Teraz go mogę ogarnąć. To nie wiem, dlaczego przedtem nie mogłem. Ej, no takie kostki byśmy tu wrzucili wodę i by było git, nie? No dobra, a mogę na przykład tą miskę... O kurde, mogę, zobaczcie. No dobra, no to ja na pewno będę mógł to gotować tutaj. I tu pewnie też. Ej, robimy rosół. Oj, to się wyłączyło. Znaczy nie mogę zrobić rosołu, kurde, zobaczcie. Czy mogę?
Chyba nie mogę. Dobra, ale to musimy dodać jeszcze te... Jeszcze sticksony. Nie mogę takiego sticka tu wrzucić, nie? Nie mogę. Nie. To jeszcze potnijmy. Nie wiem, czy to... Jak jest ten... Jak jest woda... To czy, w sensie jak pada deszcz, to czy przypadkiem się po prostu to nie gasi szybciej, nie? Weźmy ten, weźmy tą miskę. Nie mogę nabrać tej wody? Chyba nic nie daje tutaj. Ciekawe, co ja tu mogę wrzucić. Miskę na miskę. Pióra, to raczej nie. No to można zagotować tę wodę. Bo to by miało sens, jakbyśmy tutaj zbierali po prostu wodę stąd, nie? Ale to ewidentnie nie działa. Mogę zebrać stąd wodę. Ale nie stamtąd. To jest wrząca woda. O, a mogę to podać? Chyba to nie przeżyło, wiecie? Dead plant, ta nie przeżyło. Kurde, no dobra. Ale moi drodzy, będziemy kończyć powoli ten odcinek. No tak wygląda ta nasza mała osada. Jest tutaj trochę tych rzeczy do zbudowania, jest trochę rzeczy do roboty. No musielibyśmy teraz zbudować tratwę i popłynąć na kolejne wyspy, zobaczyć co tam spotkamy, co tam znajdziemy. Czy odblokujemy jakieś nowe budynki, czy spotkamy może jakichś tubylców, czy coś, nie wiem. Jeżeli macie ochotę się przekonać, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, to wtedy będziemy grali jeszcze w ten Project Castaway więcej, ale to oczywiście zależy od Was. Ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie skomentować, zostawić łapki w górę i subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. A my widzimy się w kolejnych materiałach, także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.